Jesteśmy w butiku Ani Kuczyńskiej, gdzie przed chwilą odbył się pokaz jej najnowszej kolekcji w dość nietypowej scenerii. Sami zobaczcie szaloną naturę projektantki. Zapraszam na relację. To jest praca bardzo wielu ludzi, oczywiście scenografa, muzyka, wszyscy razem, ale jest to podporządkowane kolekcji stuprocentowo, a kolekcja jest bardzo taka kobieca. Szalona. Nie, szalona nie, bo to są bardzo klasyczne ubrania. To jest czarno-biała kolekcja, która jest inspirowana klubem 54 Andy Warhola, takimi bardzo mocnymi osobowościami, Bianką Jagger, Jerry Hall. Stąd zaproszenie Dody do pokazu jako osobowości takiej bardzo magnetycznej jednak mimo wszystko kobiety. I wspaniałej. My robimy pokaz na Mokotowskiej już drugi raz i wydaje mi się, że to jest o tyle istotne, że ja staram się przekazać poprzez pokaz, poprzez to, jaka jest atmosfera na tym pokazie, to jaki mają klimat ubrania i to jest tak naprawdę najważniejsze. Ja lubię kolor czarny, dlatego że czerń jest takim bardzo dobrym kolorem miejskim. To jest taki kolor, w który zawsze się można schować i to są takie dywagacje na temat małej czarnej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast czerń jest miejska, czerń jest bardzo dobra dla każdej kobiety, dla każdej cery, dla każdej urody i dla każdego koloru włosów. No scenografią jest ulica Mokotowska, która jest sama w sobie piękną ulicą. Scenografią był sklep, witryna i wnętrze, piękna witryna. No i scenografią byliśmy my, czyli odbiorcy tej całej sytuacji. Bardzo to było fajne, ja bardzo lubię takie wydarzenia, no jakby wychodzące poza taką rutynę, więc bardzo mi się to podobało.